Dzień dobry, Mateusz Bender, zapraszam na informacje sportowe. Piłkarze Górnika Lubin nie zwalniają tempa. W piątym meczu grupy pierwszej legnickiej klasy okręgowej Lubinianie odnieśli piąte zwycięstwo i zostali samodzielnymi liderami rozgrywek. Lubinianie kontynuują znakomitą passę. Tym razem zawodnicy Górnika pokonali na wyjeździe ostatni w tabeli Grom Gromadzeń Wielowieś 6-3. Udało nam się wygrać, ten mecz był bardzo ciężki. Murawa bardzo ładna, ale tak grząska, bo mokro, że bardzo się ciężko grało. No, dużo bramek padło też po naszych błędach, no i że przeciwnik postawił wysoką poprzeczkę. Już w środę Górnik Lubin w ramach czwartej rundy okręgowej Pucharu Polski zagra na własnym boisku ze swoim imiennikiem ze Złotoryi. Górnik z Górnikiem, no faktycznie, no bo Górnik Lubin, Górnik Złotoryja. No nastawienie jest wygrana, no zobaczymy, no dużo chłopaków teraz ma drugie zmiany, no ale tam zamieniają się tak, żeby po prostu być na tym meczu nie, i pokazać, że Górnik to jest tylko jeden w Polsce. Środowy mecz na boisku Górnika rozpocznie się o godzinie 17. MKS Kuprum Lubin prowadzi nabory do szkółki wrotkarsko-łyżwiarskiej. Klub łyżwiarski zaprasza na swoje zajęcia wszystkie dzieci od 6 roku życia, chcące nauczyć się doskonalić swoje umiejętności w jeździe na rolkach i łyżwach. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i trenerów na torze Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 Szkoły Sportowej w Lubinie. Już ruszyła szkółka od 3 września. Zachęcamy wszystkie dzieci od wieku 4 lat do różnej kategorii wiekowej. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu. Jest wszystko opisane, o których godzinach na stronie mkskuprum.lubin.pl. MKS Kuprum, przepraszam. I tam można się zapisywać. Zachęcamy wszystkie dzieci. Oczywiście w tej chwili uczą się na jazdę szybkiej na rolkach, prawda? A od momentu zamrożenia lodu będzie oczywiście nauka na łyżwach. W ramach działalności szkółki nasze dzieci mają możliwość uczestnictwa w obozach sportowych letnim i zimowym. Ponadto nasi zawodnicy biorą udział w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych dzieci. Szermierze MDK Olimp Lubin wrócili do treningów we własnej hali. Podopieczni Olega Bugajenki przygotowują się do najbliższych zmagań. Lubinianie najbliższy czas wykorzystają do jak najlepszego przygotowania się do najbliższych zawodów. Najbliższe plany trenować i jeszcze raz trenować, ponieważ wszystkie zawody najprawdopodobniej będą odblokowane w październiku, w listopadzie. Już wskoczyła impreza Olimpiada Młodzieży. Także my jesteśmy przygotowani, bo jesteśmy po bardzo ciężkim obozie wyczerpującym w Borowicach. I tylko optymistycznie patrzymy się w przyszłość. Wszyscy są zdrowi, nie ma żadnej kontuzji, także jest ok. W okresie wakacyjnym lubińscy szermierze przebywali na obozie przygotowawczym w Borkowicach. Tam zawodnicy utrzymywali formę i bardzo ciężko trenowali. Obóz w Borowicach to jest obóz już marka, ponieważ uczestniczy masa drużyn z innych krajów. Pierwszy raz nie mieliśmy obcokrajowców. I mimo to było 70 osób uczestników i ten obóz był bardzo owocny pod każdym kątem, ponieważ trwa 21 dni, 3 razy dziennie treningi. Także młodzież naprawdę jest przygotowana do sezonu w 100%. Pierwsze zawody z udziałem szermierzy MDK Olimp Lubin najprawdopodobniej odbędą się w przyszłym miesiącu. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.